Witamy na antenie Racjonalista TV. Jest z nami pan Jacek Protasiewicz z Platformy Obywatelskiej. No i chcieliśmy się spytać o dzisiejszą uroczystość pod pomnikiem Chrobrego. Mamy 4 czerwca. O co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby z jednej strony w pewien sposób oddać cześć ludziom, którzy doprowadzili do bądź co bądź bezkrwawego, a precyzyjnie nazywając bez utraty kropli, rozlewu kropli polskiej krwi, przełomu ustrojowego, jaki nastąpił dzięki wyborom, czy rozpoczął się wraz z wyborami 4 czerwca 1989 roku. To jest z jednej strony pierwszy powód. Drugi zaś to jest wyrażenie przy tej okazji sprzeciwu wobec tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości wyrabia dzisiaj w kraju ze sprawami ustrojowymi. Bo nie zgłaszamy zastrzeżeń do projektów socjalnych, ale te, które dotyczą fundamentów nowoczesnej demokracji, czyli trójpodziału władzy, nieingerencji władzy wykonawczej i też ustawodawczej w działalność, w władzę sądowniczą, w tym w szczególności w działalność Trybunału Konstytucyjnego, to jest w Polsce przedmiotem troski i obaw wielu ludzi, wliczając w to mnie, więc przy tej okazji również nawiązujemy do tego aspektu, bo ta zmiana, która rozpoczęła się 27 lat temu, w 1989 roku, zakładała szacunek dla prawa przez polityków i dzisiaj to, co się dzieje, niepokoi nas bardzo. No, obecnie część ludzi, jak wynika z sondaży, spora część społeczeństwa jest spolaryzowana. Znaczy wciąż mamy do czynienia z dużą grupą Polaków, którzy jakby nie troszczą się za bardzo o ten jakby pogrzeb państwa prawa, który rzeczywiście zachodzi pod wpływem pana Jarosława Kaczyńskiego i jego partii. No i jak pan sądzi, czy to szybko minie, czy ludziom przejdzie? Bo być może to jest po prostu takie oczarowanie, które powoli zacznie przychodzić. I czy Platforma Obywatelska ma już jakiś plan, żeby to wykorzystać, to zmęczenie materiału? Na zmęczenie materiału, które jest w życiu publicznym, w życiu społecznym czymś naturalnym, nie ma innej recepty jak mówienie jak ważne, przypominanie i mówienie o tym, jak ważne są nie tylko kwestie rozwiązań związanych z polityką społeczną czy mieszkaniową, jak ostatnio zgłaszane pomysły, chociażby Mieszkanie Plus, one są ważne, bez dwóch zdań. Jest spora część każdego społeczeństwa, która głównie na politykę patrzy przez ten pryzmat. Jednak to jest tylko i wyłącznie jedna, chociaż bardzo ważna strona polityki. Druga to jest szanowanie reguł, które zabezpieczają prawa obywatelskie przed dyktatem, a który może przeradzić się w bezprawie ze strony rządzącej większości. I nawet w systemach, które w sposób naturalny kreują jednopartyjną większość, czyli tych parlamentach czy systemach dwupartyjnych głównie, wielkiej, zwłaszcza amerykańskim, od samego początku zainstalowano ten bezpiecznik przed taką samowolą większości, który w postaci konstytucji i prawa Sądu Najwyższego do oceny, czy działalność rządzącej większości jest z konstytucją zgodna i to jest jeden z pryncypiów współczesnej, jedna z zasad takich podstawowych współczesnej demokracji, w tym demokracji europejskiej, w tym Unii Europejskiej, do której Polska przystąpiła, podpisując się, że będzie rządy prawa szanowała i dlatego nie wolno o tym zapominać, pamiętając, czy patrząc wyłącznie na kwestie rozwiązań gospodarczo-socjalnych. Parę dni temu Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, zaszokował część opinii publicznej w Europie tym, że on stwierdził, że naiwnością jest dążenie do takiej całkowitej integracji Unii Europejskiej i że Europa zawsze będzie jakby taką federacją ojczyzn. To podchwyciło PiS, mówiąc, że oni myślą podobnie. Ja osobiście uważam, że Donald Tusk chyba dobrze zrobił, bo przecież teraz mamy różne ruchy separatystyczne i niedobrze jest jakby tak ostro drążyć temat. Ale co pan o tym sądzi? Z jednej strony Donald Tusk stwierdził fakt, że po pierwsze nie ma narodu europejskiego, jest wiele narodów europejskich, które zgodziły się
poprzez swoje wybory polityczne, czasami w referendum, na to, żeby stworzyć pewną wspólnotę gospodarczą, polityczną i albo zgadzają się, albo nie, bo przecież bywają referenda, które odrzucają, odrzuciły chociażby traktat konstytucyjny, na to, ażeby tę integrację pogłębiać i tworzyć z Unii Europejskiej nie tylko wspólną przestrzeń gospodarczą, ale coraz bardziej zintegrowaną przestrzeń polityczną. Ale jest to proces. I jak każdy proces w życiu politycznym, społecznym, wymaga czasu. Nie wolno przyspieszać niektórych zjawisk, ponieważ ludzie potrzebują czasu, ażeby móc ocenić, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, czy ono przynosi korzyści w wymiarze wspólnoty, narodu, ale też w wymiarze indywidualnym. A więc ci entuzjaści Federacji Europejskiej czasami pomijają te oczywiste dla każdego rozsądnie myślącego człowieka tę oczywistą potrzebę, ażeby dokonywać zmian drobnymi kroczkami, chcieliby dokonywać takich gwałtownych, historycznych skoków, a to jest bardzo niebezpieczne, bo wręcz przeciwnie, powoduje, że zgoda i akceptacja dla tego kierunku się zmniejsza, a bywa, że rośnie również akceptacja dla kierunku przeciwnego, o czym mówił Tusk, czyli wzrostu nacjonalizmów, pomysłów dezintegracji Unii Europejskiej, wobec których moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość jest życzliwe. Może nie tyle, żeby Unię dezintegrować, ile żeby proces dalszej integracji zahamować. Co do tego nie mam wątpliwości, taki jest program PiS-u na Unię Europejską, z czym ja się nie zgadzam, aczkolwiek zgadzam się z Tuskiem, że ten proces nie powinien być przyspieszany. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że za rok znów się spotkamy tutaj i będzie lepiej, tak? Będziemy mieć lepsze nastroje za rok, przy okazji tej samej rocznicy. Mimo buńczucznych wypowiedzi, czy to prezesa Kaczyńskiego, czy czasami pani premier Szydło, oraz ewidentnie pogubionego w tej aktualnej sytuacji prezydenta Dudy, mam nadzieję, że pod presją z jednej strony protestujących Polaków, z drugiej strony wielu instytucji międzynarodowych, nie chodzi wyłącznie o Komisję Europejską, Prawo i Sprawiedliwość pójdzie po rozum do głowy, jeśli chodzi o ten spór konstytucyjny i za rok to już nie będzie przedmiotem sporu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.